sprawdzi. Kilka lat temu pradziadek podarował mi szachy i chciałem się nauczyć grać w szachy, żeby zagrać w jakimś turnieju. Mam na imię Antek, mam 11 lat. Moją pasją są szachy i nie tylko. Chodzę do klubu Szachownica w Kłaju w Małopolsce. Moim trenerem i opiekunem jest pan Zbyszek. Pytanie pierwsze do was i na to pytanie odpowiem i Tobiasz. Tygodniowo szachom poświęcam 2 godziny na zajęcia w szkole i kilka godzin na zajęcia przed komputerem. Mam na imię Maciej, jestem tatą Antka i od kilku lat regularnie przegrywam z nim w szachy. Zazwyczaj w rodzinach jest tak, że to dorośli uczą dzieci grać w szachy, a u nas to ja nauczyłem się od własnych dzieci. Cicho, dobrze. Ja zagram tutaj. I co? Moim największym osiągnięciem szachowym jest zdobycie 5. kategorii, czyli tytułu szachowego i nauczenie taty grać w szachy. Dzięki szachom poznaję miejsca, w których nie byłem. Mam lepsze stopnie w szkole, mam wiele kolegów. Moje wspomnienia z pierwszym turniejem szachowym były w Dobczycach, gdzie byłem na 5. lidze szachowej. Było tam dużo pizzy, było bardzo ładnie i mogłem grać 9 partii. Żółwie i wążmi, zegar. Antek uczy się w naszym klubie od 2 lat. Jeździ na turnieje, co jest bardzo ważne, bardzo mu się to podoba. Cieszy też fakt, myślę, każdego tutaj trenera, że Antek rozwija swoje umiejętności także w domu, na pracy samodzielnej. Oczywiście staramy się dostarczać mu w miarę możliwości tematy, zadania różnego typu. Nazywam się Zbigniew Gondor, jestem trenerem Antka, pierwszym trenerem Antka. Aktualnie Antek już rozwija na tyle swoje umiejętności, że moje umiejętności powoli trenerskie się kończą, stąd też przekazanie Antka w mocniejsze, że tak powiem, ręce. Tak jak Antek wspominał, jego najwyższym na razie osiągnięciem jest zdobycie tej upragnionej 5. kategorii szachowej. I śmiało mogę stwierdzić, że Antka umiejętności spokojnie pozwalają już na osiągnięcie 4., a może i w niedługim czasie, jeżeli będzie się rozwijał w taki sposób jak do tej pory, na zdobycie nawet i 3. kategorii szachowej. Mamy nadzieję, że turnieje szachowe się zaczną pojawiać, gdzie te tytuły szachowe, te kategorie, te normy będziemy mogli podwyższać. Szachy warto grać, bo odprężają, rozruszają umysł i przede wszystkim dzięki nim możemy się wiele nauczyć.